Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku wracamy do przeszłości i otwieramy dużą puszkę kolekcjonera z kolekcji Panini Champions League sezon 11-12. Jest to już na ten moment mega rarytas, żeby trafić gdziekolwiek, nawet na eBayu taką puszeczkę. Mi się udało zakupić w sklepie stacjonarnym, nie wiem czy pamiętacie, Collect It. Razem z Iwicą byliśmy i mieli jeszcze na stanie. Cena takiej puszki 13 euro, w środku jedna limitka plus 48 kart, czyli 8 saszetek. Oczywiście sama puszka w sobie to już jest też mega sprawa. Na ozdobę gdzieś ją sobie postawić. No, dość mocno to jest ściśnięte. O, jest. W środku limitka Ariana Robena i popatrzcie w jakim stanie. Cud miód orzeszki. Piękna. Nawet ryski nie ma. Więc naprawdę bardzo dobrze utrzymana jeszcze karta, bo to już jest, moi drodzy, prawie 10 lat. Ile mamy saszetek? Tak jak mówiłem, 8, tak. Zaraz zobaczymy, jakie rodzaje saszetek są. Tu mamy to samo, tu mamy to samo. To samo. 4. 4 rodzaje saszetek mamy. Nie wiem, czy ogólnie były właśnie takie rodzaje, czy jeszcze jakiś. Tutaj mamy Wagner Love z Manchesteru City, chyba Barry, Piqué, tutaj Lampard, Iniesta i Hamsik z Napoli, Terry, Ibra, Cristito z Zenitu. Tutaj mamy Alexander Frey, Nani i Eden Hazard. Myślę, że dobrze odgadnąłem te nazwiska. No i co? Lecimy, moi drodzy, z unboxingiem. Miejmy nadzieję, że wpadnie coś fajnego. Jeszcze zobaczymy, jak to wyglądało w tamtej kolekcji. W sumie 355 kart do zebrania. 225 bazowych, 25 Rising Star, 25 Star Player i one wpadały co 6 paczuszek. Dalej, 20 Goalstopperów, co 10 paczuszek. Fansy, więcej ich było, co 7 paczuszek. Mastery już były dużo rzadsze, co 15 paczek. No i najrzadsze Top Mastery, 1 na 60 paczek. Więc jeżeli wpadnie tutaj Master, to już naprawdę będzie dobrze. Pierwsza saszetka. No i pięknie, zaczynamy z Milanem. W tamtej kolekcji był jeszcze Milan. Kevin Prince, Boateng. Dalej Terry, Carrick, Contrao, Mata i pierwszą kartą specjalną jest Rising Star Ebecilio, zawodnik Ajaxu. Czyli tu mamy taką specjalną. Druga saszetka i już mamy tutaj konkretnie, jest świeciak. Xabi Alonso, fans favorite z Realu. Dalej na bazówkach Ashley Cole, Radoslav Kovač, Edin Dzeko, Malafiejew i Bakary Sania. Większość zawodników albo już nie gra, albo jest w innych klubach. Więc tutaj się nie ma co dziwić. Thiago Silva na przykład jest w Paris Saint-Germain, chociaż ostatnio czytałem gdzieś komentarze, że chce od następnego sezonu wrócić do Milanu. Dalej, Steinhöfer, Basel, Nkulu, Marsylia, Milito, Inter, Dzemali, Napoli i Jonas Valencia. Czyli tutaj nie było żadnej karty specjalnej, pusty przebieg, same bazówki. Tym razem mamy świeciaka, Goalstopper, Joe Hart, Manchester City, Ignaszewicz, CSKA Moskwa, Ribery Bayern, Tevez, City, Nilmar, Villarreal i Fabiański Arsenal. Tak, Fabiański, moi drodzy, grał kiedyś w Arsenalu.
Jesteśmy w połowie, cztery saszetki otworzone, nie ma źle, są dwa ćwieciaki, więc może być. Pantelić, Olympiakos, Dani Alves, Barcelona, Fani, Marsylia, Ricardo Alvarez, Inter, Di Maria, Real i Alan Dżagojew, Rising Star, zespołu CSKA Moskwa. Kolejna karta, Fans Favorite, Marco Strehler, Basel, Bassa, Lille, Gennaro Gattuso, Milan, Dossena, Napoli, Bari, czyli dobrze odpowiedziałem na początku, jak patrzyłem na saszetki, na zawodników, i Rolando, Porto. Iwanowicz, Chelsea, Nesta, Milan, Sommer, popatrzcie, Sommer, jaki młody jeszcze, Basel, Ryan Giggs, to jest United, Lazowicz, Zenit i również z Zenitu mamy kartę specjalną, Star Player Dany. No i została nam ostatnia saszetka. Reinhardts, Bayer Leverkusen, jest Kuba Błaszczykowski, Borussia Dortmund, Walcott, Arsenal, Sergio Ramos, Real, Borja Valero, Villarreal i dalej Blind, Ajax, czyli druga saszetka z pustym przebiegiem. Patrząc, moi kochani, na całość tego zestawu, to mamy trzy świeciaki, więc no myślę, że jest ponad normę, bo normalnie karty Fans Favorite co 7 paczuszek, a myśmy mieli tutaj w sumie 8, więc dwie karty Fans Favorite, a Goalstopper jedna na 10 paczuszek, więc też tak jakby jest ponad miarę. Nie była zła puszeczka. Napiszcie w komentarzu, co Wy myślicie na temat unboxingu i kart właśnie z tej kolekcji 11-12 Champions League od Panini. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!